użyliśmy farb fotokatalitycznych. To są farby elewacyjne, które zawierają dwutlenek tytanu w sobie i przeprowadzają dzięki temu fotokatalizę. Reakcja ta powoduje to, że najprościej mówiąc potrafi oczyszczać ten mural powietrze. Zieleń, woda, no to jest coś, co z tym regionem jest nierozłącznie kojarzone, czy nawet choćby hasło Zielony Region, Pomorze Zachodnie, no to też narzucił nam właśnie tutaj taką stylistykę. A i taki mały akcencik, że balkony tego bloku są w kolorze seledynowym. Ten sam seledyn użyliśmy tutaj na kolorze wody, więc myślę, że to się spłynie tutaj w tkankę tego obszaru miasta wpisze i że to będzie działać na korzyść. Kilka miesięcy trwało projektowanie tego muralu, a samo wykonanie już tylko tydzień. Nie było łatwo. Trudność artystom sprawiał kolor. By uzyskać właściwy efekt, musieli użyć aż 30 odcieni zielonego koloru. Zużyli na to około 50 litrów farb fotokatalicznych, które pochłaniają tlenki azotu, dwutlenek siarki, opary rozpuszczalników, a nawet niszczą bakterie, wirusy i grzyby. Mural redukuje też nieprzyjemne zapachy i, co ważne, nie wymaga odświeżania i mycia. Wałecki mural sfinansował Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego.